Cześć. Dzisiaj przed Wami materiał, który jest dziełem kilku zbiegów okoliczności. Pozytywnych zbiegów okoliczności, ponieważ jakiś czas temu zostałem zaproszony na imprezę pod nazwą One Ride. Zrzeszającą użytkowników motocykli tej marki. Opcje były dwie. Jedna trasa taka typowo szosowa, druga opcja dla tych bardziej adwenturowych jegomości i szkolenie właśnie w tym kierunku. W związku z tym naturalnym wyborem na taką imprezę byłby Himek, na którego byłem zapisany, by pojechać na to wydarzenie. Zdarzyło się jednak inaczej i w moje ręce wpadł oto ten motocykl, który widzicie właśnie za mną. Nie jestem jakimś specjalnym fanem chromów, natomiast biorąc go w trasę jakichś 300-350 km, powiem Wam, że na ten tydzień czasu, gdy mam go użyczonego, stałem się fanem, entuzjastą Royal Enfielda Super Meteora 650. Oczywiście nie jest tak, że zaraz magicznie przesiądę się już tylko na chromy i będę nim jeździł. Natomiast wspomniane dwa zbiegi okoliczności, o których mówiłem. Na One Ride'a miałem jechać jako ten adventurowiec, czyli miałem dostać do testu na tą okazję Himalajana, pojechać tam sobie tą trasę enduro, która została przygotowana przez organizatorów. Natomiast okazało się, że nie ma jednego Himalajana, którym miałbym pojechać. Finalnie oczywiście trasę enduro przejechałem, nie meteorem rzecz jasna, a zasadziłem się na zupełnie nowiutką godzilę. Znaczy gorilę. Wróć. Guerrillę. Ale po pierwsze, ta maszyna jest po prostu troszkę za mała na dwumetrowca. Po drugie, nastawienie silnika jest jednak mocno asfaltowe, zupełnie inne niż w Himku. No i po trzecie i najważniejsze, ktoś mi ją zwyczajnie zwinął z przed nosa na testy. Nic to, jest jeszcze Scram 411 i łomatko jak to nie jedzie. Po przesiadce z 650 w Super Meteorze, czy też 450 w Himku, wróciłem do podstaw motoryzacji. Taki urokliwy, oldschoolowo wyglądający, wibrujący jak szalony, daleki od dzisiejszego wzoru doskonałości motocykl. Prawdę mówiąc, takich oczy spodziewałem się po Meteorze 650 i jak bardzo się zdziwiłem, to opowiem później. Wracając, Scram 411, motocykl, który brzmi pięknie. Naprawdę spoko się prowadzi, przynajmniej jeśli mówimy o takim czysto asfaltowym wykorzystaniu. Co innego, jeśli zjedziemy w teren. Ten nisko dostępny moment obrotowy, ten niewysilony silnik jest jak najbardziej idealnym rozwiązaniem. Po prostu pyrka sobie elegancko w terenie, bez zmęczenia silnika. Nawet gość bez umiejętności takim motocyklem spokojnie może przejechać sobie po dowolnych szutrach, piachach, Himalajach tudzież Tatrach. Znalazłem prawdopodobnie najładniejszego Himalajana, znaczy najładniejszym kolorze, czyli tym takim zielonym, trochę moro, trochę takim wojskowym, ale naprawdę fajnie wygląda, łącznie z tymi gmolami, które szczerze mówiąc pewnie dla odmiany widziałbym, fajnie by wyglądały czarne najzwyczajniej w świecie, ale w zieleni też jest nieźle. Akcesoryjne gmole, gumki chyba są oryginalne, ale widzę, że na niższym ciśnieniu, także pewnie maszyna, która będzie jechała przeprawę terenową. No i właśnie do sedna trasy offroadowej przechodząc. Użytkownicy Himków 411 to w zdecydowanej większości początkujący. Za wolno, przynajmniej terenowo. Którzy po złapaniu zajawki na starym Himku przenoszą się na nowego 450, czego dowodem ludzie, którzy jeździli z nami. Mówię o tym celowo, chociażby w odniesieniu do komentarzy pod moim materiałem właśnie o Himku 411, gdzie masa ludzi twierdziło, że to jest motocykl bez sensu, bo za słaby, bo jakiś tam, bo źle wygląda i jest dla nikogo. Bzdura. Dla kogo ogólnie motocykle Royal Enfield są? O tym za chwilę.
Himalayan 450. Jest moim zdaniem idealnym motocyklem, co się tutaj potwierdziło. Świetny dla początkujących, ale jeździ naprawdę dobrze po asfalcie, świetnie radzi sobie w terenie i jest dostępny cenowo, zarówno jeśli chodzi o zakup, jak i późniejszą eksploatację. Ilość frajdy, jaką w trakcie imprezy dawał uczestnikom, dokumentują obrazki, które teraz widzicie i potwierdza to moje słowa. Wracając, jak ja się znalazłem na Supermeteorze? Z różnych względów gdzieś ten mój Himalayan sobie pojechał na testy gdzie indziej, więc powiedziałem, chłopaki, dajcie mi coś największego, co macie w swojej ofercie. A tym oto sposobem wylądowałem na Supermeteorze. I powiem wam tak, pierwszy zbieg okoliczności. Gdyby nie to, że dostałem właśnie tą maszynę, dalej bym uważał, że Royale na dzień dzisiejszy to są takie stare motocykle czerpiące garściami z lat 60. z tej technologii, którą jeszcze Anglicy zaimplementowali tutaj, odświeżone o wtrysk paliwa, o jakieś tam nowoczesne dodatki typu chociażby zawieszenie szoły. W klasyku, dzięki zawieszeniu szoły, ten motocykl zadziwiająco lekko chce się składać w zakręty. Mimo że nie składałem się jakoś mega ostro, to moje poczucie było, jakbym zaraz miał przycierać podnóżkami, które jeszcze miały daleko do asfaltu, ale bardzo fajne wrażenie to zostawiało. Układ hamulcowy by Bre, czyli takie tańsze, budżetowe Brembo tutaj występuje. I tutaj ciekawostka, hamulec z przodu jest ok, powiedzmy, że wystarczający jak na tą maszynę. Natomiast zadziwiło mnie, że mimo systemu ABS, który tutaj oczywiście występuje, tylny hamulec jest zdecydowanie mocniejszy i taki bardzo mocno wyczuwalny. Znowu, troszkę jak miałem poczucie, tak jakby tam był bęben, który zerojedynkowo hamuje, ale on oczywiście bez żadnego pisku, bez żadnego dramatu dohamowuje nam ten motocykl, bardzo, bardzo skutecznie go wyhamowując. Zresztą tutaj przy takim cruisingowatym stylu jazdy naprawdę dużo więcej nam nie potrzeba. A i tak on może nie zachęca, ale pozwala na dość dynamiczną jazdę. Zasiadłem wygodnie w fotelu. Swoją drogą mam Super Meteora w tej najdroższej wersji. Zdaje się najbardziej dokokszony, czyli mam wysoką szybę, mam dalej za niską na 2-metrowce, nie oszukujmy się. Mamy kuferki, mamy też wygodniejszą kanapę turystyczną. I współczesny akcent, bardzo fajnie, że tu się pojawił, gniazdo ładowania USB. Widzę tylko jeden problem. Jak tutaj wsadzę przewód USB i zamknę tą klapę, to nie wiem, pod jakim kątem musiałby być ten, jak króciutki, malutki powinien być ten przewód, ale po prostu go zgniotę klapką. No bez sensu. Mamy ogromny zestaw kluczy, który jest na wyposażeniu standardowym każdego Royala. W tym na przykład w Himalayanie mamy nawet klucz do regulacji zawieszenia. Tutaj zresztą też. Tego się nie spotyka już nawet w chińskich maszynach często. I siadając na tej kanapie okazuje się, że ten motocykl jest skrojony nie na typowego Hindusa, tylko na gościa nawet mojego pokroju. I nie wyglądałem na nim jakoś strasznie jak na psie. Może, dobra, dalej wygląda na nim śmiesznie, ale siedzi się na nim bardzo wygodnie. Mam dużo miejsca, mam naturalną pozycję nóg, zarówno po stronie hamulca, jak i biegów. Biegi chodzą tak, jak bym sobie tego życzył, po prostu współcześnie. Mięciutko, fajnie wchodzi każdy z nich. Nie ma tutaj żadnej walki z tą skrzynią biegów. Sprzęgiełko działa gładziutko, mięciutko, jak w dużo nowocześniejszym Himalayanie 450. Jest to po prostu fajna, nowoczesna maszyna, ale zamknięta w nadwoziu absolutnego klasyka. 650 jest naprawdę fajnym, takim mięsistym silnikiem. Oczywiście nie powala na kolana, ale jest zaskakująco szybka, bo znowu, ja myślałem, że to będzie taki, wiecie, kanapowiec, który będzie tak samo jak Himalayan 411, bez mocy, bez wyrazu. A tutaj odwijacie manetę i ten silnik 650 dwucylindrowy, on chce się wkręcać w obroty, on chce przyspieszać. I ma całkiem niezłą elastyczność. Na trasie 140 na godzinę byłem w stanie lecieć, a jak trzeba było przycisnąć, to do 160 nawet się rozpędził. Ok, 165 to jest jego graniczna wartość prędkości i przy niej spala też jakieś niebotyczne ilości paliwa, nawet tego nie liczyłem dokładnie, ale sporo w każdym razie sobie łyka, ale do 140 jest bardzo kulturalnie. Wracając do całej otoczki tego OneRide'a, bo ludzie, którzy tam się znaleźli, jest to absolutnie grupa ludzi, w której bardzo dobrze się czułem. Fajni ludzie z tą samą pasją do jednośladów, ale ci, którzy totalnie nie patrzą na tabelki. To jest jakaś zmora w ogóle motocyklizmu, że kupujemy motocykle nie tym, co nam podpowiada serducho, czyli tak jak powinniśmy, tak jak lifestyle'owo czysto podoba mi się,
pasuje mi, no to go kupuję. Nie, głównie w komentarzach pod moimi filmami zawsze znajdzie się jakiś delikwent, który będzie patrzył na Excela i w Excelu będzie porównywał co do czego, z czym się je. A tutaj pojawia się grupa ludzi, którzy między innymi po moim filmie z Royalem Himalayanem 411 kupili ten motocykl. Właśnie za to, że był inny, że był wystarczający, że był totalnie nawiązujący do tego, co pamiętają z dawnych czasów, bo jeździli WS-kami, MZ-kami, Panoniami, innymi takimi sprzętami. Z drugiej strony są ludzie w moim wieku, którzy nie mają prawa nawet pamiętać tych motocykli, albo niekoniecznie z nimi obcowali, ale widzą w tym ten styl, styl lat 60., takich coffee racerów, Anglii lat 60. I wiecie, mimo że ten motocykl nie jedzie, mimo że nie ma jakiejś zaśpiewającej mocy, to stylówa, którą mamy i kręcenie się po mieście, gdzie to jest absolutnie nieistotne, jakimi prędkościami, ile ma od 0 do 100 ten motocykl, po prostu on fajnie się przemieszcza z punktu A do punktu B, wjedzie sobie na starówkę, pasuje tam idealnie, ma fajny look. A patrz, jak ten skubaniec się ładnie mieni w słońcu. Śliczny lakier. Wszyscy go zauważą, wszyscy go usłyszą, bo ma bardzo fajny i przyjemnie brzmiący, taki pyrkający wydech. Nie taki kosiarkowy albo puste wydechy i brzęczący w niebo głosy, nie wiadomo po co. Z każdej strony patrząc na ten motocykl, spodziewacie się takiego klasycznego vibe'u. Spodziewacie się, że skoro wygląda jak motocykl klasyczny, to tak też będzie jeździł. A tu mimo manetek, które jakby były żywcem wyjęte właśnie z jakiegoś starego motocykla, te specyficzne klamki, które kojarzą mi się z jakimiś starymi MZ-ami. Siadacie na niego, odwijacie manetę i wrażenie, że jest to oldtimer, całkowicie ginie. Takim mega nowoczesnym akcentem ma być tripper, który tutaj występuje na zegarach, czyli ten malutki zegareczek, który przekazuje Wam chociażby informacje z nawigacji Google'a, ale pokazując ją tylko w postaci zwykłych, prostych strzałek. Co na zlocie znacznie większa część użytkowników okrzyknęła totalnie bezsensownym i nieprzydatnym. I ja też chciałbym widzieć tutaj tylko jeden zegar, ewentualnie taki malutki zegarek z obrotomierzem, którego tutaj troszkę mi jednak brakuje, ewentualnie właśnie klasyczny zegarek najzwyczajniej w świecie. Dłuższą chwilę już zastanawiałem się, jak podsumować Wam tą maszynę, czy ogólnie Royala, ponieważ moim zdaniem większość motocykli tej marki nie jest dla każdego. Royale nie są dla każdego, Super Meteor nie będzie idealną maszyną dla każdego. Himalayan 450, najbardziej współczesny, który przypadnie do gustu, myślę, że w większej grupie osób, a właściwie tym, którzy kupują motocykl przez perspektywę tych wszystkich tabelek, porównują sobie moce, osiągi i tym podobne jakieś zbędne pierdoły, które często nie mają znaczenia, bo jedno jest to, co mamy na tabelce, a drugie to, jak ten motocykl jeździ. I Royale jeżdżą naprawdę bardzo przyjemnie. Silniki działają współcześnie, zawieszenia są bardzo współczesne, mają niezłe hamulce. Jeśli chodzi o kwestie wykonania, spasowania, czy ogólnej jakości, no to są robione tak, żeby przeżyły lata. Na takim rynku powstają. Czy są jakoś mega dokładnie wykonane? Nie. Nie są idealne. Powiedziałbym, że troszkę im brakuje do takiej perfekcji, ale też i nie oszukujmy się w cenie. Natomiast dlaczego ludzie na to idą? Dlaczego tak bardzo nam się podobają te motocykle często? Przykład, który zawsze podaję. Był sobie kiedyś Romet ADV 125 FI Pro. Maszyna fabryki Zongshan. Bardzo dobrze wykonana maszyna, bardzo dobrze jeżdżąca, która absolutnie nie przebiła się do mainstreamu. Czemu? Bo był za drogi na Rometa. Rok później ten sam dokładnie pojazd zniknął z oferty Rometa, ale pojawił się w ofercie marki Junak i sprzedawał się jak ciepłe bułeczki. Czemu? Tylko i wyłącznie dlatego, że na zbiorniku widniała nazwa Junak. Kierowaliśmy się sentymentem. I o ile Polacy nie mają jakiegoś sentymentu do Royala, mało ludzi kuma w ogóle, skąd ta marka się wzięła, gdzie jest produkowana i o co w tym wszystkim chodzi. Troszkę tak po angielsku brzmi, wiecie, ten Royal. Natomiast bardziej chyba kupujemy go oczami. I właśnie tym, że absolutnie te motocykle nie mają konkurencji w wyglądzie, w takim właśnie sznycie lat 60. I to jest jego siła. A drugą siłą właśnie jest ta społeczność, która naturalnie buduje się wokół tego i co chce wykorzystać ewidentnie importer. I bardzo dobrze, że to robi, bo to powoduje, że ta marka będzie silniejsza. Ludzie
którzy wymieniają się gdzieś tam swoimi doświadczeniami, będą działali tylko na plus. Dlatego ta marka ma szansę zostać na dłużej. Co za tym idzie, dostęp do części, dostęp do serwisów. To wszystko będzie się stopniowo poprawiało, będzie coraz lepsze i bardziej popularne na naszym rynku. I tego im życzę, zarówno importerowi z motocyklami, jak i tym, którzy zaufali marce i już ją kupili i na chwilę obecną się cieszą, po prostu absolutnie cieszą się z posiadania tych motocykli. To taki ewenement, Bullet 500, EFI 500, czyli 2020 rok, także już Euro 4, mamy prosty, wręcz banalny wtrysk paliwa z normalnym ssaniem na linkę, ale nie to jest w nim ciekawe. Ciekawe jest w nim to, że to jest jedyny Royal tutaj, który jest na pasku napędowym. I skąd wziąć taki napęd? No cóż, z Indii bezpośrednio można zamówić praktycznie do każdego Royala, który tu stoi. No może poza Chimkiem. Dobra, zaraz wyjdzie, że za bardzo posłodziłem temu motocyklowi, ale to dlatego, że po prostu mi się najzwyczajniej w świecie podobał. Shotguna dorwę i zrobię mu roast, co? Chociaż pewnie znając mnie to nie, bo zamiast być malkontentem i marudzić na maszyny, ja po prostu doceniam to, że są dostępne na rynku, że jeżdżą fajnie i że są coraz lepsze. I naprawdę nie widzę jakichś strasznie dużych problemów z żadną marką na dzień dzisiejszy. Taką, wiecie, marką własną, nie rebrandem. No. To tyle, co chciałem na dzisiejszy powiedzieć. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw po sobie komentarz. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam Cię do zapoznania się z poprzednimi materiałami.